Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj pan Glapiński rozwalił system. Ostatnio robiłem film, jak znalazł chleb po chyba 2 ileś tam 2,60 czy 2,80, ale uwaga! Bo to jeszcze nie był szczyt możliwości pana Glapińskiego, prezesa NBP, bo on dzisiaj powiedział, że on znalazł masło, dwie kostki, jak kupicie na promocji, no to wychodzi 2,80 za kostkę masła. Przecież to jest niebywałe. Ten człowiek. Jakim prawem on w ogóle jeszcze wychodzi do telewizora? Moi drodzy, tamto przemówienie Glapińskiego to jeszcze nie było najśmieszniejsze, bo dzisiaj było jeszcze głupsze. Albo ten pan ma nas za jakichś, nie wiem, niedorobionych, albo ten pan powinien się udać do jakiegoś specjalisty. Dzisiaj zrobił konferencję, ja wybrałem najciekawszy fragment. On zacznie tam mówić o chlebie, tak, o tym jego chlebie, a później przejdzie do masła. Ale to, że on znalazł masło za 2,80, jak kupicie na promocji 2, to jeszcze nic. Znaczy, to już jest bardzo idiotyczne, ale on powiedział tam jeszcze coś, jeszcze coś głupszego. Ale o tym zaraz zobaczycie. Prześledźmy sobie tę głupotę. Sprawdźmy, co on tam mówi, i przeanalizujmy, przeanalizujmy jeden fragment tego jego przemówienia. Posłuchajcie. Żeglapiński mówił, że chleb tyle kosztuje u niego w, 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 w okolicy, ale przecież to nie jest chleb. I tu przytoczone wypowiedzi mistrzów piekarnictwa, różnych, którzy mówią, że ten chleb baltonowski i jemu podobny, to nie jest chleb, bo to jest taki marny produkt, którego nie można nazwać chlebem, bo prawdziwy chleb to kosztuje 20 ile złoty. A skromnie jem chleb baltonowski, jest bardzo dobry, jest normalny chleb. No nie ma tam rodzynek, orzechów, czegoś tam. Ej ty, kościół, ale chleb nie kosztuje dwa ileś. Nawet bez rodzynek, bez orzechów. Kto kupuje chleb? No jak Ktoś lubi chleb z rodzynkami, z orzechami, z czymś innym, to okej. Okay. Ale ludzie kupują zwykły chleb w piekarni. 7 zł, 8 zł, 9, 10 zł. Ja myślę, że w większych miastach takich warszawski, na przykład stolica Warszawa, no to jeszcze więcej. Więc my nie chcemy orzechów. Ja nie chcę chleba z orzechami, ja nie chcę chleba z rodzynkami, ja chcę zwykły, prawdziwy chleb. Prawdziwy, panie Glapiński, prawdziwy, taki, jaki je pan. Bo pan na pewno odżywia się bardzo dobrze. To, że pan nie dużo i brzuszek grośnie, no to już inna strona medalu, ale pan na pewno obżera się bardzo drogimi delikatesami. No, ale to jest chleb. No to nie jest jakiś podchleb, to nie jest jakiś surogat chleba, to nie jest parachleb, to nie jest jak czekolada, czekolado podobne, czekolad chlebopodobne to nie jest, to jest chleb, normalny, zwykły chleb, dobry. Moi drodzy, kto go zatrudnił? Przecież tego pana można by gdzieś wtłamsić do jakiegoś filmu komediowego, gdyby pan Bareja teraz był, to pewnie by go wziął, bez castingu, od razu. Od razu, jak te wszystkie misie, to wszystko bareje, to przecież od razu by go wziął murowany kandydat do Oscara. Naprawdę, Glapiński. I szczęśliwie, no, te ceny wzrosły, ale w tym wypadku nie 30 zł. No, opanujmy się. Zobaczmy, co się z masłem dzieje, o którym tu mówiłem i co było wyśmiewane. Uwaga, moi drodzy, bo teraz się zaczyna o maśle. Musicie to obejrzeć. Musicie to zobaczyć, bo... Ja to zobaczyłem pierwszy raz. To o mały włos naprawdę nie spadłem pod stół. O mały włos jeszcze żaden, ale to żaden polityk nikt nie rozśmieszy mnie tak jak ten gościu. Nikt po prostu on rozwalił system. On przeszedł do historii tym co powiedział. Tymi dwoma zdaniami o cenie i o tym drugim. Patrzmy. Teraz jest problem z tym, że jest konkurencja. Kto bardziej obniży ceny masła? Za bardzo wywindowano ceny masła, między innymi to media spowodowały. Ci sprzedawcy masła, bo nie producenci. Producenci mało na tym skorzystali, ale sprzedawcy, wielkie sieci, wywindowały ceny masła w poniżej 20 zł, mówi o Kostce. Obierając jakieś niesamowite... Konkurencja jakoś nie zadziałała dobrze. Wszyscy podnosili te ceny. Z punktu widzenia producentów i rolników, to ceny masła kostki nigdy nie powinny przekroczyć 7 zł. Oni tyle jakby skorzystali na tym wzmożonym popycie na masło w tym trudnym okresie. A reszta przejęły sieci dystrybucji. Podbijane tym, że ludziom wmawiano, że te ceny będą rosły, to ludzie już się cieszyli, że kupują za 10 zł, za 15, bo zaraz będzie nie wiadomo ile. I oczywiście zrobili błąd w swojej masie. Nie mówię o poszczególnych sieciach dystrybucji, które się obłowiły, ale w swojej masie zrobili błąd, bo masło w podręcznikach ekonomii nawet dla pier pierwszych e roków studiów. Dla pierwszych roków studiów? Najpierw by pan mógł zaczerpnąć jakichś porad nauki u <laughs> jakiegoś polonisty, u tego, co przygotowuje. Pana kolegów, pana premiera, prezydenta, to do niego tam albo do jakiegoś innego, żeby pan się mógł jakoś porozumiewać w języku polskim. Masło jest wyjątkowo łatwo zastępowalne przez oleje roślinne utwardzone. To zdrowe, niezdrowe, smaczne, niesmaczne, ale wyjątkowo łatwo jest przestawić się z masła na różnego rodzaju margaryny i roślinne masła. Kurde, ja nie mogę, moi drodzy. To nieważne, to nieważne, to nieważne że tak jak on to powiedział. Zdrowe, niezdrowe, to nieistotne, bo on chce się przenieść na margarynę, czyli on chce nas przenieść. Kurczę, nie ma nic gorszego, moi drodzy, nie ma nic gorszego na świecie do jedzenia, to jest jedna z najgorszych y, rzeczy. To margaryna. Margaryn się nie je. Ja nie jem margaryny nie dlatego, że jestem arystokratą, że jestem milionerem, absolutnie nie. Ale jakbym miał zjeść, kiedy zjadłem, odradzam wszystkim. Margaryna nie jest zdrowa. I ten gościu radzi, żeby obywatele polacy jedli margarynę. Margarynę zamiast masła. Pomijam fakt, że ma nas za jakiś wariatów, za jakichś nie wiem, obłąkanych czy jakichś takich, że my mamy jeść margarynę zamiast masła. Masło. Jest dobrem, dobrem każdego człowieka. Każdy powinien mieć masło, każdy powinien mieć chleb, wodę. I on mówi, że po co masło? Przecież my popełniliśmy błąd w tych obliczeniach. My powinniśmy się zaopatrzyć w margarynę, w margarynę. W roślinne margaryny, jak to on to powiedział, że na studiach studenci do to już wiedzą, że margaryny są zdrowe. Moi drodzy, masło zawiera same naturalne składniki i charakterystyczny smak maślany. Jest bardzo dobrze przyswajalne i ma prozdrowotne właściwości. Jest otrzymywane naturalnie z mleka krowiego w procesie zmaślania. Margaryna zaś powstaje w procesie chemicznym z tłuszczów roślinnych. Może też zwierzęcych. Zawiera różne dodatki przeciwutleniacze, barwniki, emulgatory, aromaty i może zawierać szkodliwe tłuszcze. Trans. Margarynę o wiele gorzej trawimy, więc co powinno się używać? Masło? Czy wszędzie reklamowaną margarynę? Reklamowaną nawet przez pana Glapińskiego. Przez taką osobę. Ja... Ja nie wiem, jak by się zachowali Niemcy, Francuzi, ktokolwiek, gdyby ich ta głowa państwa z tego samego szczytu powiedziała im, żeby oni nie jedli masła, bo mogą jeść margarynę. To jest obłęd. Ten gościu za to powinien zostać wywalony. Powinien zostać wywalony. Jak on nie zostanie wywalony, albo on się sam nie po, do dymisji nie poda, to będzie źle naprawdę, bo możemy się śmiać. Możemy go traktować jak jakiegoś takiego. No niespełna rozumu, nie wiem jak to nazwać. Możemy różnie tego pana postrzegać jako kogoś fajnego, kochanego, nie wiem, nienormalnego i każdy człowiek ma swoje zdanie, ale myślę, że każdy każdy powinien chcieć, żeby on już się więcej na konferencjach nie pojawiał i został zdemisjonowany. Bo jak można powiedzieć Polakom, że margaryna jest dobra i możecie ją jeść? I to nastąpiło. Ludzie błyskawicznie zastąpili drogie masło tańszym zamiennikiem w postaci masła roślinnego. I nagle popyt na masło radykalnie spadł i są kłopoty z jego sprzedażą. Co? Yy, moi drodzy, czy wy się spotkaliście, ja robię zakupy codziennie? Ja się nie spotkałem, żeby były problemy ze sprzedażą masła i popyt spadł, i, i żebyśmy my się przenieśli na margarynę. Tak jak to powiedział Glepiński. Ja sobie tego nie. Nie przypominam, ja tego nie widzę na co dzień. Co powoduje te atrakcyjne wyprzedaże. Niektóre sieci sprzedają, że dwie kostki masła się kupuje, to 2,80 za kostkę. <laughs> Kawał stulecia. Gdzie, gdzie, panie, gdzie pan znalazłeś dwie kostki masła, jeśli jest skupione? w promocji, to kosztuje 1,280, nigdy się z tym nie spotkałem, nie wiem, nawet margaryny, nawet tej swojej kochanej, smacznej, zdrowotnej margaryny, pan za tyle nie kupisz, nawet margaryny nawet czegoś margaryno podobnego, pan nie kupisz co to za kocopały, ja pierniczę moi drodzy, czy ten pan naprawdę robi to poważnie, czy oni specjalnie, oni nie wiem, czy oni się z nas śmieją, czy oni nas mają za jakichś głupszych Chyba tak, no bo inaczej tego nazwać się nie da. Gościu najpierw mówi, że no, że moglibyśmy zastąpić masełko margaryną, a później mówi, że masełko no to za 2,80. No to jak jest w końcu? To margaryna jest droższa czy masło droższe? Bo ja już nie wiem, zaraz wyjdzie na to, że to margaryna jest droższa od masła, i powinniśmy <laughs> jeść masło na następnej konferencji, to powie Po prostu totalny obłęd. Totalny obłęd. Ten człowiek to, nie wiem skąd on spadł. Nie mogę nas wymieniać oczywiście i reklamować bo wyjątkowo łatwo jest zastąpić to masło. I te rodziny wrócą oczywiście z powrotem do masła naturalnego, ale nie tak szybko. Część pozostanie przy tym maśle roślinnym jakiś czas, no bo to znakomicie budżet wspiera. Kurde, trzymajcie, ja już nie mogę, ja już kończę ten film, ja już go kończę chyba, moi drodzy, nie obraźcie się. Jak można zdzierżyć, jak można wytrzymać coś takiego? Przecież to nawet... Nie wiem, Arystoteles, Pitagorasy, nawet nie potrafiliby czegoś takiego stworzyć. Czegoś takiego, co stworzył Pan Lapiński. Takich scen e, upadłości mentalnej, upadłości moralnej, upadłości społecznej. Przecież ten człowiek to już praktycznie jest najniżej, jak tylko można było upaść. Jak można takie rzeczy mówić? E, nie wszyscy wrócą, no... Ktoś wróci do tego masełka, ale nie prędko, bo się przyzwyczajimy może do tego masełka, pseudomasełka, czyli margaryny. Pamiętają państwo, taka panika była z cukrem też, ludzie nakupowali, różne rodziny, całe kredensy cukra, cukru nagromadzili. <laughs> no to akurat prawda. Byli tacy, byli tacy, którzy cukier poszli wykupić. No tutaj akurat mogę się zgodzić, ale słuchajcie teraz, słuchajcie teraz. Cukra, cukra. Oczywiście cukra, nie cukru, tylko cukra. Chociaż było wiadomo, że tak nie będzie. Z węglem mnóstwo gospodarstw, yy, jeśli to jest możliwe, czy piwnic, jest zawalone węglem. Bo... Jak zawalone węglem? Ja znam ludzi, panie Glepiński, nie Pan pan ja. ja znam ludzi, którzy nie mieli węgla, którzy do dzisiejszego dnia nie mają węgla, ponieważ nie mają do niego dostępu. Więc chciałbym znać choć jedną osobę, choć jedną rodzinę, która ma piwnice, mieszkania, domy zawalone węglem, tak mają zawalone węglem, że nie mogą wyjść z tego domu, bo mają zawalone węglem. Ja? Czyli mają tak piec zawalony węglem, że nie mogą tego pieca używać, bo mają zawalony węglem. Taką panikę ludziom wmówiono, że ludzie nakupowali tego węgla i przedsiębiorstwa nakupowały, za dużo. Wszystko jakąś taką, przez ludzi, których pragną, czy instytucje, które pragną, żeby była panika, żeby był strach, żeby było ogólne, Poczucie zagrożenia, i tak dalej, i tak dalej. No bardzo niekorzystne zjawisko ekonomiczne. Nas, ekonomistów Narodowego Banku Polskiego, no to bardzo... <noise> Pierdzi pan w stołek, zajada się najdroższymi rarytasami, obżera w restauracjach. Widać to po panu, że pan lubi sobie dobrze zjeść. Ja bym chciał widzieć menu pana tego tak rana do wieczora. Co pan je? Gdzie pan zajada? Jak się pan stołuje? Bo wy, ekonomiście, tak. Wy macie to w sobie, że wy lubicie rozwalać nie swoje pieniądze, że lubicie trwonić pieniądze, pływać, pływać jak ten sknerus, pływać w pieniądzach. To martwi. Ten stopień wiary w społeczeństwa, w wiarygodną informację powinien być wyższy. Jeśli coś się rzeczywiście źle dzieje, to my informujemy. Słuchajcie, słuchajcie wujek Lapicki teraz będzie prawił moram, słuchajcie. Tego nie trzeba, trzeba czerpać, tej wiedzy. A co on tam szuka? Widzieliście? Widzieliście? Gdzieś tam coś tam, czegoś szuka w kieszeni, tam pod marynarką. Chyba portret chciał wyjąć. Jaki koleś, kurczę, nie mogę, słuchajcie. Jakiś plotek z jakichś tabloidów. My informujemy. My nigdy ani nie zaróżawiamy informacji, ani nie zaczerniamy. Narodowy Bank Polski dlatego jest niezależny i po to jest niezależny. Że mówi prawdę. Po prostu nie ma żadnych intencji. My nie uczestniczymy w żadnych wyborach. Oj, oni nie uczestniczą w żadnych wyborach. Dobra, moi drodzy. Życzę wam miłego wieczoru, spokojnej nocy i oby jak najmniej takich szaleńców występowało w telewizorach. Najgorsze jest to, że on przemawia do milionów. On przemawia do, do narodu. On jest głosem rządu. Ja pierniczę, ja pierdzielę rany boskie. Chryste mój, wszystkich świętych można by wezwać. Jak się słyszy coś takiego, jak się widzi coś takiego, jak się, jak się słucha kogoś takiego, to można sobie zadać pytanie: czy to jest sen, czy to jest realistyczne? Najgorsze jest to, że to jest realistyczne. To nie jest sen. Ten człowiek faktycznie jest prezesem NBP. Zajada się margaryną, kupuje masło za 2,80 i kupuje chleb baltonowski, bez rodzynek, bez czekoladopodobnego produktu, bez orzechów. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć. I liczę na waszą reakcję. Podeślijcie swoim babciom, ciociom, pokażcie, że można kupić, podeślijcie ten film wszystkim, pokażcie, że można u Glapińskiego kupić masło za 2,80 a jak kogoś nie stać, no to margaryna może w od rana do wieczora. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, pa, pa.